witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Monika. Chciałabym dzisiaj podzielić się z wami świadectwem Bożego działania w moim życiu. Na początek chciałabym przeczytać fragment z ulubionego psalmu 73. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Pokładam w Panu, Bogu, nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Jego. Urodziłam się w rodzinie katolickiej, w której babcia od maleńkości opowiadała mi o Bogu. Ja wierzyłam, że Bóg istnieje, niestety nie czytałam Słowa Bożego i nie miałam z Nim żadnej relacji. Wychowała nas mnie i młodsze rodzeństwo moja mama. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, nas tata opuścił, odszedł do innej kobiety. Mamie było bardzo ciężko. Dziękuję jej z całego serca, że poświęciła swoje życie, żeby wychować nas jak najlepiej umiała. Kiedy byłam nastolatką, sąsiadka zaprosiła mnie tutaj wraz z jej dziećmi do zboru na szkółkę. Bardzo mi się tutaj spodobało. Zobaczyłam Bożą miłość, zobaczyłam inny sposób uwielbiania Boga niż znałam dotychczas. Zobaczyłam to, że ludzie kochają Boga, a także okazują sobie wzajemną pomoc, troskę, miłość. A przede wszystkim doświadczyłam tutaj i poznawałam Boga ze Słowa Bożego. Kiedy czytaliśmy na temat dekalogu 10 przykazań, wzięłam na lekcję religii Biblię i pamiętam, że zapytałam księdza, pokazałam mu fragment z drugiej Mojżeszowej w 20 rozdziale, że jest tam przykazanie na temat nieczynienia sobie podobizny rzeźbionej niczego. Zapytałam księdza, dlaczego inaczej nas uczą w kościele. I wtedy zaskoczyła mnie jego odpowiedź. Powiedział, że to wszystko chodzi o pieniądze, że kiedy podrosnę, to zrozumiem. Ja wiem, że wtedy Bóg już do mnie przemówił i pokazał mi, że mamy nie słuchać ludzi i tego, co nas uczą, ale mamy wszystko sprawdzać w Słowie Bożym, czy to jest prawdą, żebyśmy nie poszli na zatracenie. Nastał taki okres, kiedy moja mama z babcią zabroniły mi tutaj przyjeżdżać z obawy, że jest to jakaś sekta. Same nie sprawdziły, ale zabroniły mi. I to była zła decyzja, ponieważ byłam w takim wieku buntu i tą pustkę, którą wcześniej wypełniał Pan, wypełniły wszelkie rozrywki w świecie. Czas liceum, później zdałam maturę, poszłam na studia. Uwolniłam się spod skrzydeł troskliwej mamy. Wydawało mi się, że jestem dorosła, że teraz mogę robić co chcę, że jestem wolna. A był to właśnie czas popełnienia największych błędów w moim życiu. Byłam uzależniona od rozrywkowego trybu życia. Uwielbiałam wszelkiego rodzaju imprezy, alkohol, papierosy, tam gdzie się coś działo. To było moje życie. Odrzucenie przez ojca i akceptacji, której nie miałam od niego, szukałam w mężczyznach. Kochałam tych, którzy mnie ranili, a odrzucałam tych, którzy mnie kochali. Myślałam, że jestem wolna, a tak naprawdę byłam w niewoli grzechu i nałogów. Bóg upominał się o mnie. Często spotykałam tą sąsiadkę gdzieś w bloku, na ulicy i ona często mi mówiła: Moniko, Pan Jezus cię kocha, On na ciebie czeka. I to kruszyło powoli skałę mojego serca. Aczkolwiek jeszcze nie skłoniłam się i nie wróciłam do Pana. Pomyślałam sobie, że kiedy znajdę męża, ułożę rodzinę, założę rodzinę i będziemy mieli dziecko, to wszystko się ułoży, że już nie będzie mnie ciągnęło do towarzystwa, do imprez. Niestety pobraliśmy się, spotkałam przyszłego męża, pobraliśmy się, ale przez rok, dwa, trzy nie mogłam zajść w ciążę. Jeździłam po różnych szpitalach, klinikach, robiłam mnóstwo badań. Nikt nie mógł mi pomóc. I wtedy przypomniałam sobie, pamiętam, był lipiec 2003 roku, przypomniałam sobie o Bogu, którego poznałam jako nastolatka i który może wszystko. I wtedy byłam sama w domu, uklęknęłam, płakałam przed Bogiem, wołałam, przepraszałam za to, że przez tyle lat żyłam bez Niego i prosiłam o to, żeby mnie obdarzył dzieckiem, ponieważ tak bardzo kochałam dzieci, tak bardzo pragnęłam i błagałam Go, że jeżeli obdarzy mnie dzieckiem, że moje życie się zmieni, że wszystko powierzę
pod Jego stopy, że zacznę Go szukać, że zacznę czytać Jego Słowo, że wrócę i moje życie będzie zmienione. Dałam Bogu taką obietnicę. Ale wtedy na tych kolanach, kiedy tak płakałam, Bóg krok po kroku, klatka po klatce pokazał moje życie, pokazał moje grzechy, pokazał wszystko, co mnie oddziela od Niego. Pokazał mi wszystkie moje błędy i wszystko to, co nas dzieliło. Pokutowałam, przepraszałam i błagałam o wybaczenie. Teraz wiem, że to był dzień, kiedy tak naprawdę się na nowo narodziłam. Słowo Boże mówi, jeżeli wyznajemy nasze grzechy i nieprawości, sprawiedliwy jest Bóg i odpuści nam i uwolni nas wszelkiej nieprawości. Kiedy przyjechałam tutaj do zboru, było wezwanie o przyjęcie Pana Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Z radością poszłam do przodu, zaprosiłam Pana Jezusa do serca i czułam się bardzo szczęśliwa. Ja czułam, że wszystkie grzechy, które nosiłam tyle lat, Bóg mi wybaczył, oczyścił mnie i że teraz na nowo mogę iść za Nim. Po miesiącu zrobiłam badanie i okazało się, że jestem w ciąży. Moja radość była przeogromna, dlatego że doświadczyłam Boga tak namacalnie, że Pan Bóg wysłuchał tej modlitwy, widział te łzy i odpowiedział. Byłam przeogromnie szczęśliwa. Kiedyś znałam Boga ze słyszenia, a teraz mogłam doświadczyć Jego realności. Bóg od tego czasu zmieniał moje serce, myśli, słowa, postępowanie. Obrzydził mi wszelkie używki, nałogi. Codziennie karmiłam się Słowem Bożym. Tęskniłam za tym, chciałam Boga poznawać, przybliżać się i chciałam, aby to On był celem i sensem mojego życia. To właśnie Pan Jezus wypełnił pustkę mojego serca, to miejsce, które zastępowały różne używki, nałogi i rzeczy, które mu się nie podobały. Wreszcie znalazłam Ojca, którego całe życie nie miałam. Niestety w moim małżeństwie z roku na rok nie działo się dobrze. Im bardziej ja przybliżałam się do Boga, tym bardziej mój mąż się oddalał ode mnie. Po wielu latach próśb, modlitw, z powodu nadużywania alkoholu i jego konsekwencji rozstaliśmy się z mężem. Bardzo płakałam i cierpiałam, ponieważ bardzo go kochałam. Niestety mój mąż ułożył sobie życie z inną kobietą, urodziło im się dziecko i zostałam sama. Musiałam wtedy wynająć kawalerkę i moją jedyną radością i wsparciem był Pan. Jemu zawdzięczam, że mi pomógł przez ten ciężki okres mojego życia przejść. I powiem Wam, czułam wielką złość i to nieprzebaczenie było w moim sercu. I czytając słowo, zrozumiałam, że nie pójdę dalej za Bogiem, dopóki się nie ukorzę i nie wybaczę. Nie wybaczę mojemu mężowi, wtedy nic więcej w moim życiu się też nie stanie. Więc podjęłam taką decyzję, trafiła wtedy w ręce, moje ręce książka o mocy przebaczenia, żeby wybaczyć, a wtedy doznam uwolnienia. I choć to było trudne, ale podjęłam decyzję i z czasem Bóg w miejsce tego zranienia dał mi współczucie. Współczucie do ludzi, którzy tak naprawdę żyją bez Boga. Myślą, że mogą wszystko, że są wolni, a tak naprawdę bez Boga zmierzają donikąd. Modliłam się też w tym czasie o mieszkanie, żeby nie musieć wynajmować, żeby Pan mi dał jakieś mieszkanie z gminy. I wiecie, ludzie na takie mieszkanie czekają 10 lat. Ja po 3 latach dostałam malutkie mieszkanie, ale dziękowałam Bogu za każdy metr kwadratowy, bo to było cudem, to było takim namacalnym dotykiem Bożej troski, Bożej miłości, że pomimo tego wszystkiego, jak ja żyłam, Pan Bóg się o mnie troszczył i mnie wspierał. Kiedy prosiłam Pana, w jaki sposób mogę Mu służyć, w jaki sposób, jaki cel jest mojego życia tutaj na ziemi, zobaczyłam, że dał mi Bóg odwagę. Obdarzył mnie Pan też łatwością nawiązywania relacji z ludźmi i sprawia mi wielką radość i przyjemność dzielenia się Ewangelią, jak i świadectwami tego, co Pan uczynił w moim życiu. Był taki dzień, kiedy napisałam list do mojego taty. W
Wiedziałam, że rozmowa może być trudna, ale postanowiłam napisać list. I napisałam w tym liście, że wybaczam mu to, że mnie nie chciał jako dziecko. Napisałam mu, przekazałam mu, podzieliłam się Ewangelią, a także wskazałam mu drogę do zbawienia przez krzyż Pana Jezusa Chrystusa. On nie skomentował tego listu, aczkolwiek wyraził zgodę, żebym wysyłała mu Słowo Boże każdego dnia na telefon. I to dla mnie było też takim dotykiem, że jego serce było w jakiś sposób dotknięte przez Pana. Ucieszyłam się ogromnie i dziękuję Bogu za łaskę, którą okazał mojej babci i dziadkowi, że oni przed swoją śmiercią usłyszeli prawdziwą Ewangelię i przyjęli Pana Jezusa za swojego Pana i Zbawiciela. Zostali uratowani. Dziękuję Bogu, że On dotknął moją mamę, siostrę, bratową, moje przyjaciółki, że i one zostały poruszone przez Ducha Świętego i nawróciły się do Boga. To jest dla mnie ogromną radością, że Pan ma wspaniały plan dla każdego człowieka. Wystarczy tylko Go szukać, szukać całym sercem, a On da się odnaleźć. I przyszedł taki czas samotności, kiedy zaczęłam wołać do Boga. Czy jest Jego wolą, już nie moim planem, to abym na nowo ułożyła sobie życie. Wiedziałam, że mój mąż ma kobietę, ma dziecko, więc jestem wolna, aczkolwiek musi to być mąż według Bożego serca, którego Pan dla mnie przygotował. I niesamowite było to, że na jednym ze spotkań Bóg przyprowadził, po kilku latach modlitwy, przyprowadził człowieka, który jest zupełnie inny niż ja. Na początku bardzo mało rozmawialiśmy, ale ja zwróciłam uwagę na jego serce, na jego czyny, na jego serce sługi, to, że on chętnie wszystkim pomagał, o wszystkich się troszczył. Zobaczyłam w nim serce Pana Jezusa i to mnie tak dotknęło. A ponieważ modliłam się o męża, a też zarazem takie potwierdzenie, żebyśmy mieli gdzie mieszkać, bo wiedziałam, że tych 19 metrów to jest takie ciasne dla mnie, dla syna. A jeszcze jak będzie mąż, mówię, Panie Jezu, potwierdź, jeżeli jest to Twoja wola, to żebym wiedziała, żebym się nie pomyliła tym razem. I kiedy poznaliśmy się z mężem, zaczęliśmy rozmawiać już ze sobą, mówiliśmy o Bożym prowadzeniu, okazało się, że pół roku wcześniej Pan położył na sercu mojemu mężowi, żeby kupił mieszkanie, a później dostanie żonę, o którą się modli. Ja się modliłam o męża i prosiłam, żebyśmy mieli gdzie mieszkać. Dla mnie to było niesamowitym potwierdzeniem. Po miesiącu się zaręczyliśmy, po 2 miesiącach znajomości wzięliśmy ślub. Później Pan obdarzył nas dzieckiem. Jestem ogromnie szczęśliwa za takie Boże prowadzenie, bo wiem, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu naszego życia, to wszystko inne będzie na właściwym. Dzieci, mój mąż są dla mnie ogromnym błogosławieństwem, a służba dla Boga jest powołaniem i celem na tej ziemi. I kochani, chciałabym was zachęcić, aby Pan Jezus był waszą pierwszą pomocą, nie ostatnią deską ratunku. Dziś, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serca waszego. Droga za Bogiem jest piękna, wspaniała, choć nie zawsze łatwa. Ale tylko ona prowadzi do zbawienia i życia wiecznego. Amen.